No nie ukrywam, że troszeczkę się stresowałem, bo pierwszy raz od 5 lat zmieniałem klub i to było dla mnie takie nowe doświadczenie, mogę powiedzieć. Też przyjechałem troszeczkę później niż wszyscy zawodnicy. Większość zawodników już była poznała się, wiedziała, kto jest takim dowcipnisiem, kto jest raczej ten spokojny. Dlatego ten stres na początku był, ale szybko się przyzwyczaiłem i bardzo się cieszę, że mogę być tutaj z chłopakami. The atmosphere is really great. My teammates and the staff are really great people. I'm really glad to work with them. In the team, it's a good atmosphere. Normal, we have only like good people, and it's like not so crazy stuff. It's like no good atmosphere, nothing special. Nie ma takich osób, które by się wyłamywały i siedziały cały czas same w domu. Wszyscy razem się dobrze dogadujemy. Każdy z każdym ma kontakt. Myślę, że jakbyśmy wyszli gdzieś na jakąś taką wyprawę, to nie byłoby takich osób, które by siedziały z boku i nie odzywały się, tylko każdy by był wzięty do tego kółka, do tego grona, żeby cały czas prowadzić jakieś rozmowy, pogaduszki. Fakt, że teraz mamy taki w okresie sezonu taki sezon, że jest często popularne morsowanie. Tutaj tego nie mam. W Olsztynie bardzo często chodziliśmy na to. Mieliśmy taką miejscówkę, gdzie była sauna razem blisko jeziora. No, ja też jestem osobą, która dużo zwiedza, dużo jeździ razem z dziewczyną, czy tam offroadowo, czy nie. Dlatego no, trochę mi brakuje, ale powiem szczerze, że tutaj też są fajne tereny. Przy kopalni można zobaczyć coś, czego się nie widziało na oczy i też warto to zobaczyć. Especially because it's a really high level. This league is one of the best league in the world and was always my dream to achieve this goal, to play at the highest level. And I'm really happy to be here. I choose Poland to play because I know that here is one of the best championship in the world, and I wanted to play in this championship to improve myself and also to compete against the best players. Before this year, I've been here in Poland only for the tournament with the VNL Final 8 and also for the Wagner tournament in Krakow. I have been here few years ago when I was playing in Romania in Tomis Constanța. We had some friendly games in Belhatov. I have played a friendly game against Belhatov. I was really young, I was just sitting on the bench, but this was first time that I was here in Belhatov. And the second time was last season when I was in France in Chaumont. We played the official game in the CV Cup. Unfortunately, we lost, but this is when I came in Poland and I came in Belhatov. Na ten sezon mój cel indywidualny, ciężko powiedzieć, na pewno będąc tutaj grając z Grzesiem, chciałem poprawić swoją grę w ataku i żeby pokazać, że jednak ta wartość moja w ataku jest bardzo dobra. No i też chciałem się odbudować, bo będąc w kadrze złapało mnie kilka takich nieprzyjemnych sytuacji, gdzie naderwanie brzucha, przed kadrą też naderwałem brzuch. Później niefortunna sytuacja z tym palcem, więc chciałem się też troszeczkę uzbroić tak jakby w cierpliwość i wrócić do swojej takiej dobrej, żeby się dobrze prezentować po prostu na boisku. Tak, myślę, że od meczu z Olsztynem jest naprawdę bardzo dobrze i bardzo dużo wnoszę dla tej drużyny. My main goal here from when I arrived is for sure to play playoff and then to achieve at the best level what I can do right now, of course, from my experience, what I achieve until now, and to win as many games as possible. But I think the goal of the club, first of all, is to reach the playoff. And now we started like not so good the championship, and now we are coming back a little bit. And I hope with the last few games that we'll have, we will reach our goals and play the playoffs. And personally, I want to play better and better every game and still learn from the players, from a lot of things that I can learn here in Poland. Bardziej nie stres, tylko się cieszyłem mega, że mogę wrócić, zwłaszcza, że to był mecz na nowej hali Urani, nie było to w Iławie. No taki powrót, zwróciły te wspomnienia właśnie, gdy mogłem zaczynać granie w profesjonalnej siatkówce w Olsztynie.
No i jakby nie patrzeć, to chciałem też trochę pokazać chłopakom, że kurczę, jednak tam dam wam popalić. No i tak było. No, ale no znowu oni przyjechali tutaj i dali nam też popalić. Dlatego... Zdaje się, że to działa w tej stronę. Tak, tak. Ale mega się cieszę. Naprawdę bardzo fajne przeżycie i już wiem, co czują zawodnicy, którzy po tylu latach odchodzą do innego klubu i mogą wrócić, odebrać tą koszulkę, zobaczyć się z osobami, z którymi się widywało praktycznie na co dzień, non-stop. Mogę powiedzieć, że ten ostatni mecz z Gdańskiem teraz, bo jako drużyna graliśmy bardzo dobrze, wywalczyliśmy tego tiebreaka, jak nam się postawił Gdańsk, ale też jeśli mam popatrzeć na siebie, no to pobiłem swój rekord, jeśli chodzi o zdobyte punkty i zdobyte bloki, dlatego na ten moment ten mecz na pewno będzie takim, który na pewno mi utrwali się w głowie.